Agnieszko, mam wrażenie, że każdą płytą rozpoczyna się jakiś nowy rozdział, jakiś nowy etap. Jak mogłabyś nazwać to, co czeka fanów przy kolejnym krążku? Dobre pytanie, powiem ci. Wow. Fajnie, fajnie jest odpowiedzieć na takie pytanie. Z przyjemnością na nie odpowiem. Ja myślę, że tak. I tak należy podchodzić, myślę, i do życia, i w ogóle do swojej historii, takiej swojej, jedynej w swoim rodzaju, jakim jest nasze życie. Czy ja wiem, czy to jakby nowy rozdział? Myślę, że to jest kolejny rozdział. Nie? Mam dzisiaj lat 46, mam troje dzieci. Mam nastolatka 16-letniego. To jest niesamowite. Natomiast ja myślę, że mam w sobie taką ogromną potrzebę powrotu do takich swoich marzeń sprzed sukcesu. Nie? I bardzo gdzieś to jest takie mocne na tej płycie Neverending Story właśnie, która niebawem będzie mieć swoją premierę. Ten moment, w którym teraz jestem, to jest taki moment takiej spokojnej radości, zatrzymania się i takiego szczerego cieszenia się z tego, co człowiek osiągnął przez te lata. Ciągle coś temu przeszkadzało, ciągle była jakaś taka wewnętrzna presja i człowiek nie mógł nawet tak po prostu usiąść z przyjaciółmi i powiedzieć, kurde, w sumie to się fajną rzecz zrobiło, nie? Więc ta płyta, myślę, jest takim też dla mnie świętem takiego po prostu grania. Takich dźwięków, które lubię, które nie chcę przez to powiedzieć, że wcześniejszych nie lubiłam, ale tak wiesz, trochę takiej luźnej gumy jest na tej płycie. Zaprosiłam do współpracy no, fantastycznych ludzi, jestem bardzo z nich dumna i bardzo im chciałam podziękować. Błażejowi właśnie chciałam podziękować, Oskarowi chciałam podziękować, Maćkowi i również Rafałowi za tą płytę. Dla mnie najważniejsze jest to, że to ciągle jara, mówiąc tak po młodzieżowemu. Ciągle mnie to jara, ciągle jest dla mnie to, jest niby się mówi, że wszystkie piosenki już zostały zaśpiewane, coś, ale wiesz co, znowu się pojawia coś, jest temat, wiesz, za czymś biegniesz, coś straciłeś, wiesz, znowu chcesz to opisać, potem wiesz, sięgasz po swoją płytę z 96 i mówisz, kurde, ale już w sumie o tym pisałam, nie? Ale czekaj, tutaj trochę inaczej to widziałam jednak. Dzisiaj chcę to opisać z tej mojej perspektywy. I niby pozornie to samo, nie? Miłość, wiesz, strata, zastanawianie się teraz bardzo mocno, szczególnie u mnie, nad tym momentem, wiesz, przekwitania, nie? Bycia po prostu kobietą, no wiesz, po 40 i to tak mocno, ale łapię jakiś taki fan swój z tego, wiesz, i... Możesz powiedzieć, że nie dosięgają cię żadne presje? Na przykład fani czekają przecież wiele lat na tę płytę, ale robisz ją swoim tempem. Albo ktoś może chciałby coś dodać do twojego kawałka, ale ty chcesz postawić na swoim. Wiesz co, życie przede wszystkim bardzo ładnie to jakby gdzieś skraca nożyczkami, nie? Robi coś takiego, że może i mamy plany, może i byśmy chcieli podołać oczekiwaniom, ale się nie da. I jeśli człowiek gdzieś miał jakieś tam swoje plany i nie dał rady, to myślę sobie, że to jest taka kolej rzeczy. Poza tym ja myślę, że szczerość też z moją publicznością, czy z człowiekiem, który jest po tej drugiej stronie, polega też na tym, że ja uczciwie mówię, nie mogę teraz. Nie mam w sobie tego. Nie umiem tego teraz zrobić. Tak. Nie? Musisz poczekać. Jeśli będziesz czekał, to ja będę ci za to cholernie wdzięczna, nie? Natomiast rzeczywiście tak jest. I dzięki temu ta relacja z ludźmi trwa tyle lat. Pewnie, że zmienia mi się ta publiczność. I pewnie, że niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą. Natomiast to ciągle się dzieje. To jest takie życie. I czasami los daje mi ludzi, z którymi mam zaszczyt pracować 20 lat. A czasami jest tak, że ludzie pojawiają się, są jakąś lekcją. No wiesz, spędzasz z nimi czas, robisz z nimi piosenkę, a potem gdzieś tam się rozchodzimy. Ale ten moment, kiedy się ją tworzyło, to jest cały sens tej roboty, nie? Płyta to nie tylko ten krążek, ale też spotkanie z fanami podczas trasy koncertowej. Ja w rodzinie mam moją kochaną siostrę cioteczną, 20-letnią Ninę. I dla niej najlepszym prezentem jest właśnie albo bilet na twój koncert, albo tak. Coś z twojego sklepu oficjalnego. Tak. I czy ty masz już w głowie taką myśl, że kurczę, ja już zaczynam, albo już od dawna łączę pokolenia. Ja ci powiem tak, to jest niesamowite, ja to widzę. I to jest coś też pięknego dla mnie. I potrafię się z tego cieszyć. I nie jest to dla mnie żadne, wiesz, nic takiego, z czego bym się miała wstydzić. Ale to jest piękne, kiedy, wiesz, podchodzą do mnie ludzie naprawdę w różnym wieku, którzy na różnym etapie jakby poznali mnie, moją twórczość i tak dalej.
I to jest piękne. I tutaj nie próbuję stworzyć jakiegoś takiego czerwono-dywanowego, wiesz, klimatu, ale rzeczywiście mi się to przydarza. I jestem cały czas w jakimś takim ogromnym zachwycie też i w niedowierzaniu, że dziewczyna z Gdańska, wiesz, z blokowiska, a potem ze smętnej kamienicy po prostu wyrosła na panią, która podpisuje, wiesz, 2 godziny i nie ma końca. Ale wiesz co, to jest taka historia, której chciałam dla siebie, nie? Ja tego chciałam, jak ktoś do mnie mówi, tam, czy może pani podpisać, to wiesz, to jest we mnie coś takiego, kurczę, człowieku, ja na to pracowałam, ja właśnie chciałam tak robić, nie? Patrzysz na swoją drogę, jakie są pierwsze słowa, które przychodzą ci do głowy? Wzruszenie, duma? Myślę, że ogromne poczucie takiego przytulenia siebie, wiesz, że dałam radę. Tak siebie wewnętrznie przytulam i sobie dziękuję, wiesz, czasem. I mówię sobie, Aga, naprawdę dałaś radę, kurczę, jak ty dałaś radę, dziewczyno, nie, żeś sobie powymyślała, kurde, rzeczy, a potem wzięłaś to na klatę i wiesz, oczywiście nie byłam w tym sama i Asia wie, jak dużo jej zawdzięczam, jak dla mnie jest ważna i myślę, że to też należy ludziom powiedzieć, nie, że tu nie jestem z tym wszystkim sama, że ten sukces to zawdzięczam też osobom, fantastycznym muzykom. Genialnej agentce, która rozumie takiego świra jak ja. To jest ważne.